Eucharystia jest syntezą i szczytem chrześcijaństwa. W Eucharystii Chrystus nadal żyje pośród nas. W Eucharystii Chrystus poobecnia i ponawia ofiarę krzyżu. W Eucharystii Chrystus czyni siebie pokarmem i siłą swojego ludu. Zaprawdę wielka, błogosławiona tajemnica Boża, którą na różny sposób stara się przybliżyć i uczcić Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. W ubiegłą niedzielę we Wrocławiu na zakończenie kongresu Ojciec Święty wskazał sens Eucharystii jako symbolu, znaku wspólnoty i jedności. I doświadczamy tej wspólnoty i jedności. Doświadczamy zwłaszcza na Eucharystii. W tych dniach w sposób szczególny, gdy ją sprawuje na naszej polskiej ziemi namiestnik Chrystusa, Ojciec Święty. Bardzo bliskiej jedności z Ojcem Świętym, gdy w Krakowie godzinę temu dokonał kanonizacji polskiej królowej Jadwigi. My dziś w tej świątyni gromadzimy się na Eucharystii z okazji obchodów rocznicy nadania praw miejskich dla Rzeszyna. 600-letniej rocznicy. Wszystkich serdecznie witam. Módlmy się, niech Eucharystia zjednoczy społeczność terytorialną gminy Żychy. Niech zjednoczy ją wokół najwyższych wartości, Bóg i Ojczyzna. Niech radni, niech samorząd, władza terytorialna i administracyjna, pracując dla dobra tej społeczności, jako cząstki Polski, naszej ojczyzny. Niech będą prawdziwymi ojcami i matkami. Niech będą ojcami i matkami duchowymi, synów i córek. A Eucharystia niech staje się pokarmem i siłą tego ludu. Abyśmy wspólnie godnie sprawowali najświętszą ofiarę, wspólnie przeprośmy Boga za nasze grzechy i za zaniedbanie dobra. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, Thank you.
zajmie. Gdy Adam stworzył z drzewa, Pan zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Pan: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłem z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Adam odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Oto słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was,
ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddawajmy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija. To zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeżeli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga. Dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Jak może zawsze wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skrócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skrócony, taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skrócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zgarnie i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło, rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest bratem, siostrą i matką. Oto Słowo Pańskie. Bracia i siostry.
jak to było z braćmi i siostrami Jezusa. Jak to jest z nami, braćmi i siostrami w Chrystusie. Ewangelie w kilku miejscach wspominają o braciach Jezusa. Nigdzie jednak nie mówią, że się razem na co dzień spotykali, zamieszkując w tym samym domu, w Nazarecie, a matką ich była Maria. Na przykład jak młodszy późniejszy biskup, jego brat Józef, byli nazywani braćmi Jezusa, ale to matką ich była Maria, a ojcem Kleopa. Tradycja chrześcijańska uważa ich za braci przyjemnych, bądź ciotecznych, bądź w ogóle za kuzynki. Brat i siostra w języku biblijnym oznaczają nie tylko dzieci samych rodziców, ale również starszych krewnych. I oto na przykład Lot jest nazywany bratem Abrahama, gdy tymczasem wiadomo, że był jego bratami. Brat oznaczał pokrewieństwo i powinowactwo różnego stopnia. W Nowym Testamencie rzeczownik brat występuje kilkaset razy. W większości jednak znaczenie przenosi. Nie tylko w języku hebrajskim, ale również w niektórych językach współczesnych, może brat używany na podstawie krewy. Zamienne jest też i to, że Jezus powierzył z krzyża opiekę nad swoją matką, świętemu Janowi. Mimo że byli obecni wówczas na święcie Paschy i później w następnych tygodniach wieczorników, przed chwilą czytaliśmy, że dwóm ludzi siedział wokół Jezusa. Powiedzieli mu, że matka i bracia czekają się pod siebie. A on spoglądając na siedzących wokół niego, rzekł: oto moja matka, oto moi bracia. Bo kto pełni wolę Boga, ten jest i bratem, i siostrą, i matką. Znaczy to przede wszystkim, że Maria jest matką Jezusa podwójnie, zarówno według ciała, kogo poczęła i porodziła, jak i według ducha, bo była tą, która pełniła doskonale wolę Boga. Zaczęła ją pełnić od chwili, gdy wyraziła zgodę na wolę Bożą zwiastowaną jej przez anioła Gabriela w Nazarecie. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. A potem w ciągu 30 lat przez swą codzienną matczyną troskę o syna pełniła wolę Bożą. Współcierpiała razem z nim w drodze na Golgotę, stanęła w końcu pod jego krzyżem i przez to również pełniła wolę Bożą. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii o rodzicielstwie i pokrewnictwie duchowym odnoszą się do każdego chrześcijanina, tak samo jak do Matki Bożej, jak do Marii Nazarenki. Do każdego chrześcijanina. Fizyczne ojcostwo i macierzyństwo jest ubogie. Jest bardzo ubogie, jeśli nie idzie za nim duchowo. Prawdziwym ojcem i matką stają się ci, którzy kształtują ducha dziecka przez długie lata wychowania. Można tą pracę nazwać
i trzeba tę pracę nazwać duchowym rodzeniem. Wychowywać dziecko po chrześcijańsku, to sprawować, że rodzi się w dzieciach, rozwija się w nich duchowo Chrystus i Jego Ewangelia. Również właśnie do takiej matki, do takiego ojca odnoszą się słowa Jezusa, że jest ona Jego matką i rodzi go w swym dziecku. Nauka o rodzicielstwie duchowym odnosi się nie tylko do fizycznych rodziców dziecka. Takim ojcem duchowym dla wielu bogów był święty Paweł apostoł, bo poprzez swoje nauczanie sprawił, że zaczął w nich, tych, którzy przedtem byli poganami, żyć Chrystus. To do nawróconych pogan z Galacji pisał: dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus was się ukształtuje. Zwykle mówi się o księdzu jako o ojcu duchowym. Ale to samo, moi drodzy, trzeba powiedzieć o katechecie, o nauczycielu i o każdym człowieku, który swoim słowem, a jeszcze bardziej świadectwem życia, wiarą i przykładem kształtuje ducha dzieci, kształtuje drugiego człowieka, kształtuje, formuje bliźniego. Doświadczenie mówi, że jest wiele dzieci, które od ojca otrzymały życie, który starał się o pokarm i odzież dla ciała, o tak na głowę, ale prawie nic, albo niewiele tylko zrobił, by ukształtować ich ducha i charakter. Takie dzieci można nazwać sierotami psychicznymi czy duchowymi. Szczęśliwi rodzice, którzy mogą powiedzieć, że przez lata kształtowali charakter swych dzieci, że rodzili je duchowo. Szczęśliwe dzieci mające takich rodziców, takich ojców, takich matek. Jedno ze szczęśliwych dzieci tak napisało o swojej matce: zrodziła mnie ciałem do życia doczesnego, a serce do życia wiecznego. Drodzy zgromadzeni, drodzy goście i drodzy moi parafianie, bracia i siostry w Chrystusie, jest to na pewno życzenie, na pewno dobre życzenie, ale jest to też i rzeczywistość. Jest to również i rzeczywistość, którą możemy dostrzec i nią się budować na naszym dzisiejszym dniu. Więc najmilsi Chrystusie, bracia i siostry. Amen. Muzyka.
idei służby człowiekowi. Tak, Chrystus, który sam przeszedł przez ziemię, dobrze czyniąc, powiedział, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do tego, aby współżyjąc i współpracując z innymi, w zgodzie i miłości, prawidłowo się rozwijał, innym pomagał w rozwoju. Prośmy wspólnie o Boże błogosławieństwo dla radnych gminy i miasta Żyglin, dla samorządu tego terenu, tej małej naszej ojczyzny. Niech się zjednoczą w pracy i służbie dla braci tak, jak dziś z tym sztandarem w ręku przychodzą do Boga, dawcy wszelkiego dobra. Módlmy się. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam przez inny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych, którzy poświęcają się na służbę braci. Pobłogosław ten sztandar należący do Rady Gminy Żyglin. Spraw, aby wszyscy, którzy ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i ochotnie nieśli pomoc innym. Za przyczyną naszych patronów, świętego Piotra i Pawła oraz świętego Maksymiliana, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Do ucałowania sztandaru proszę podejść. Thank you.
za rękę go poprowadził wskazał się w moją drogę. Przeżywamy ten moment. Właśnie mówię teraz, nie poświęcenia sztandaru. Włożonego w dach Bogu, jak mówię Bogu, Bogu, Bogu. Księdze Załacie, składam podziękowania za poświęcenie sztandaru i mam nadzieję, że ta chwila jednoczy nas wszystkich i sprawi, że będziemy bardziej otwarci na potrzeby. Oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w poświęceniu sztandaru Bożego Pokoju. Szczęść Wam Boże. Bardzo proszę jeszcze na chwilę usiąść i o chwilę cierpliwości. Życie nasze składa się przeważnie, jak mówimy, zdrowiarze. Wielkie wydarzenia w życiu człowieka są bardzo rzadkie. Wydaje mi się jednak, że my doświadczamy dzisiaj dość dużego wydarzenia. Pan pozwolił, za to Bogu niech będzie dzięki. Bardzo dziękuję za obecność pośród nas na tej uroczystości poświęcenia sztandaru, za modlitwy, za uczestnictwo we mszy świętej, naszym miłym gościom, marszałkowi Senatu, przewodniczącemu Krajowego Sejmiku Samorządowego, panowi Adamowi Stuzikowi, premierowi, prezesowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, panu Waldemarowi Smartakowi, jego miłą piękną małżonką, panu wojewodzie polskiemu, Krzysztofowi Kołakowi, wiceministrowi pracy i polityki społecznej, panu Waldemarowi Zmana, posłom Rzeczpospolitej, panu Krzysztofowi Szymańskiemu, księżykowi Kisielskiemu, panu Przewodniczącemu Rzeczpospolitej Polskiej, Zbigniewowi Komorowskiemu, przewodniczącemu Sejmiku Samorządowego Województwa Polskiego, panu Michałowi Bożku. Dziękujemy im za obecność prezesom, dyrektorom, szefom, przedstawicielom Urzędu Wojewódzkiego, firm i instytucji obecnych na tej uroczystości. W tej chwili właśnie uroczystości się rozpoczęły. Uroczystości ciągle jeszcze trwały. Nawet ze względu na szersze sesje wypadałoby, żeby one były niejednodniowe. A tym dopiero mówić o treści i się głębimi korzeniem naszej rzeczywistości, rzeczywistości w naszej niedzielę o godzinie 12 w kościele w czasie prezydencji kierowców.
wszystkich, którzy posługują się darem zdobywczą, jakimkolwiek pojazdem mechanicznym. Po mszy świętej poświęcenie pojazdu, które prosimy ustalić wokół Kościoła i wokół Parku Świerczewskiego. W sierpniu druga, pierwsza dziewczynka młodzieży naszej dyscyplinie na Jasną Górę. W naszej parafii wyruszy grupa na Wodniczy Szlak 5 sierpnia. Młodzież zainteresowaną za rekolekcję w drodze zapraszamy na spotkanie tzw. przedświątkowe przyszłą niedzielę za godzinę 16. Serdecznie tylko na dziś, ale na drugiej przynajmniej całego tygodnia. Pan z Wami. Thank you.